Cześć, z tej strony Gosia Stuczy tam i dzisiaj opowiem Wam o baśniowej opowieści Stephena Kinga. Bardzo dużo osób już mówiło o tej książce, natomiast często są to osoby, które czytają wszystko Stephena Kinga, co się pojawia i są wielkimi fanami. Ja nie zaliczam się do takiej grupy. To, co czytałam, a było to kilka powieści, zbiór opowiadań, raczej mi się podobało. Natomiast nie wyczekuję każdej kolejnej powieści, nie jestem taką fanką, która nie może się doczekać i cały czas ma nadzieję, że coś wielkiego na kształt moich ulubionych powieści wyjdzie spod pióra tego autora. Natomiast muszę przyznać, że na baśniową opowieść czekałam, bo kiedy zobaczyłam jej zapowiedzi, to byłam bardzo zainteresowana. Ja lubię takie baśniowe nawiązania i baśniowe klimaty w literaturze, zwłaszcza właśnie w literaturze współczesnej, więc liczyłam na to, że będzie to coś dla mnie. Zacznijmy od krótkiego opisu fabuły. Nie chcę Wam zdradzać jakoś bardzo dużo, natomiast no, pewne podstawowe informacje muszę Wam podać, żeby to miało sens. Już sama okładka sugeruje, o czym jest ta książka, dlatego że jest to taki typ fantastyki, bo jest to powieść fantastyczna, opierającej się na przejściu z jednego świata do drugiego. Będziemy mieć tutaj magiczny świat, do którego bohater przebywający w takim świecie zwykłym, realnym, w pewnym momencie trafia. Głównym bohaterem jest Charlie, zwykły nastolatek, którego poznajemy w momencie, kiedy jego mama ginie w wypadku. Ojciec zaczyna coraz więcej pić, staje się alkoholikiem i w pewnym momencie Charlie zawiera coś w rodzaju takiego przymierza z Bogiem, to znaczy we własnej głowie obiecuje Bogu, że jeżeli ojciec będzie w stanie wyjść z nałogu, to on w jakiś sposób się odwdzięczy, postara się to dobro, które ma go spotkać, w jakiś sposób zrekompensować. I faktycznie ojciec Charlie'ego bierze się w garść, no i lata mijają, a Charlie waha się pomiędzy byciem z jednej strony normalnym nastolatkiem, z drugiej strony jakąś taką ciemną stroną, która czasami bierze nad nim górę i czasami robi rzeczy, z których nie jest dumny i co do których wie, że nie powinien ich robić. Aż w pewnym momencie pojawia się okazja właśnie do takiego wynagrodzenia i do uczynienia tego dobra, na którą Charlie cały czas czekał, dlatego że mieszkający niedaleko starszy pan Howard Bodich zostaje ofiarą wypadku, to znaczy po prostu spada z drabiny, nie jest w stanie poradzić sobie sam, a Charlie, który akurat przechodzi niedaleko, słyszy szczekanie psa pana Bodicha i postanawia mu pomóc, wezwać pogotowie. Ale stwierdza, że to jest właśnie ten moment, na który czekał, więc postanawia się w ogóle zaopiekować staruszkiem, który ze względu na no, poważne złamanie wymaga tej opieki, a poza tym bardzo szybko zaprzyjaźnia się z jego starym psem, suczką o imieniu Radar, i zaczyna mu na tym psie bardzo zależeć. Cały początek tej książki jest zupełnie realistyczny i to, co opisałam, dzieje się przez dłuższy fragment. Mamy pewnego rodzaju sygnały, że coś jest tutaj nietypowego, dlatego że pan Bodich ma dostęp do pewnego bogactwa, które sprawia, że nie musi się, mimo tego, że nie pracuje już od dawna, nie musi się martwić o pieniądze. Widać, że ten człowiek skrywa jakieś tajemnice i w pewnym momencie postanawia Charlie'emu zaufać, bo nie ma większego wyboru. No i można powiedzieć, że Charlie staje się takim spadkobiercą tej tajemnicy. Tutaj słowo spadkobierca jest bardzo na miejscu. No i dopiero w pewnym momencie dochodzimy do tego przejścia pomiędzy światami. Charlie trafi do pewnej magicznej krainy, która nękana jest przez rozmaite problemy. Jest to taka kraina właściwie już w stanie rozkładu. Coś tam negatywnego, mrocznego wisi w powietrzu, co wpływa na jej mieszkańców, co roznosi się po tym kraju jak jakaś taka zaraza. Muszę przyznać, że podobnie chyba jak wielu osobom, które czytały tę książkę, dużo bardziej podobał mi się ten początek realistyczny niż ta część fantastyczna, która następuje później. Uważam, że Stephen King ma dość duży talent do pisania takich fragmentów obyczajowych. Dodatkowo Charlie jest bardzo lubialnym bohaterem. To jest taki chłopak, który nie jest
jest lekkomyślny, który widzi konsekwencje swoich działań i jest bardzo dojrzały, ale równocześnie no, my widzimy, że on jest zdecydowanie nastolatkiem i jest to taka postać, którą łatwo polubić i za którą chętnie się podąża. Bardzo ważnym elementem tej książki jest też związek Charlie'ego z Radar, czyli z tą suczką owczarka niemieckiego. I muszę przyznać, że ja jako osoba, która jest bardziej kociarą niż psiarą, być może nie odebrałam tego wątku aż tak mocno jak osoby, które mają doświadczenia z psami, które mają psy i takie bliskie z nimi relacje, ale myślę, że był to wątek bardzo taki miły i też poprowadzony w taki sposób, że stanowił pewnego rodzaju motywację dla działań Charlie'ego i to była ciekawa motywacja, taka, z którą nie przypominam sobie, czy się spotkałam. Motywacja związana z tym, że po prostu bohater kocha swojego psa i chce mu pomóc i chciałby, żeby ten pies żył dłużej, a najlepiej w ogóle żył wiecznie. I to była ciekawa motywacja. Nie mówię, że w 100% dla mnie wiarygodna, ale to nie ma znaczenia, dlatego że ona miała mieć w sobie ten element no właśnie takiego dziecięcego myślenia. Natomiast jeżeli chodzi o całą tę baśniową krainę, to muszę przyznać, że nie jestem wielką wielbicielką tego wątku. W ogóle niespecjalnie podobał mi się świat wykreowany tutaj przez Kinga. Z jednej strony podoba mi się to, że mamy tutaj elementy typowo horrorowe, bo mimo tego, że jest to powieść fantasy i ona nie ma nas jakoś bardzo straszyć, to te elementy charakterystyczne dla Kinga, horrorowe, takie, które mają wzbudzić niepokój, jak najbardziej tutaj są i ja je lubię. Mnie się one tutaj podobają. Natomiast samo wykorzystanie baśni jest dla mnie zrobione dosyć słabo. Zwłaszcza, że mam takie poczucie, że to nie są baśnie takie literackie, to znaczy to nie są odniesienia do literatury, tylko jest to takie bardzo popkulturowe ujęcie. I wszystkie te baśnie są jakoś tam przetworzone, odnoszą się bardziej do takiego disneyowskiego ujęcia niż do tego, co naprawdę możemy znać z literatury. Również ważnym odniesieniem, powiedziałabym literackim, ale właśnie nie do końca, jest tutaj Czarnoksiężnik z Krainy Oz i jest to powieść, którą ja w ogóle bardzo lubię i bardzo lubię świat Krainy Oz. Natomiast zdecydowanie autor odnosi się tutaj do filmu, nie do książki. Można to poznać po tym, że Dorotka ma czerwone buciki, w książce ma srebrne, mimo tego, co się utrwaliło w popkulturze. Również po tym, że odnosi się do czarno-białych scen na początku filmu. I właściwie nie ma w tym nic złego, natomiast dla mnie ta kraina oparta właśnie na pewnych kliszach bardziej filmowych i no, takich nawiązaniach, które się gdzieś tutaj kojarzą bohaterowi z szeroko pojętej popkultury, była jakoś mniej logiczna i mniej do mnie trafiała, niż gdyby była to taka typowo baśniowa kraina, bardziej literacka. Również to, co na początku dzieje się w tym świecie, nie było dla mnie ciekawe i w ogóle środek tej książki mocno mnie znużył. Ja ją czytałam w ogóle bardzo długo, mimo tego, że jest to lektura zdecydowanie lekka, to irytowało mnie to, jak długo bohater musiał dochodzić do pewnych rzeczy w tej krainie. Z jednej strony było to logiczne, ale z drugiej strony było to nieciekawe. Mam wrażenie, że jakoś mniej więcej w 2/3 ta akcja znowu zaczyna przyspieszać i to były takie momenty, które mi się podobały, ale znowu miałam wrażenie, że jest tam mnóstwo zapożyczeń z innych książek, z innych dzieł kultury. Na przykład mam wrażenie, że są tu dosyć mocno wykorzystane Igrzyska Śmierci, a przynajmniej no, tak mi się wydaje. Może nie jest to świadome nawiązanie i celowe, ale odczuwałam tutaj bardzo duże podobieństwo. I mimo, że ta akcja przyspiesza, to już nie odzyskała ta książka takiego mojego zainteresowania, jak miałam na początku. Podobało mi się zakończenie, co jest w ogóle dosyć nietypowe, bo ja uważam, że o ile King pisze ciekawie, to zakończenia pozostawiają zwykle wiele do życzenia. Też mam kilka uwag co do drobiazgów na koniec, które moim zdaniem byłyby po prostu do wycięcia i były niepotrzebne. Tutaj chodzi przede wszystkim o takie relacje pomiędzy bohaterami, ale sama konkluzja i to, do czego to wszystko dąży, no niespecjalnie mi przeszkadzało i uważam, że też w momencie, kiedy akcja zaczyna przyspieszać, to ta książka znowu wraca na takie właściwe tory. Zdecydowanie podeszłabym do niej z nożyczkami i wycięłabym tutaj naprawdę sporo. Nawet skróciłabym ten początek, który mi się podoba. Choć on też rysuje dobrze charakter bohatera,
to mam wrażenie, że jest troszeczkę za bardzo rozwleczony. Jest tu też parę takich elementów w języku, które nie do końca mi leżą. Książkę przetłumaczył Janusz Ochab i nie wiem skąd na przykład taki wybór, że główny bohater zwraca się do swojego ojca w mianowniku per tata. Ja wiem, że wołacz to trochę odchodzi do lamusa, ale akurat w przypadku takich słów jak mamo, tato, to raczej naturalne jest stosowanie tego typu form, a tutaj no, jakoś mnie to raziło i moim zdaniem wcale nie brzmiało naturalnie, kiedy bohater mówi: dobrze, tata, spójrz, tata, i to nie brzmiało mi ani jako jakieś naśladowanie języka młodzieżowego, ani no, jako coś, co może być odczytywane inaczej niż błąd językowy. Mam tu też takie fragmenty, które mam wrażenie brzmią dosyć niedbale. Na przykład fragment: kiedy dotarłem do gościńca, o którym myślałem teraz jako o drodze do szmaragdowego miasta, nawias, nie widziałem na niej ani jednej żółtej kostki, więc ta nazwa odpadała, odwróciłem się raz jeszcze. I ten fragment: nie widziałem na niej ani jednej żółtej kostki, więc ta nazwa odpadała, miałby sens, gdyby nie to, że tutaj chodzi o Yellow Brick Road, czyli można powiedzieć nazwę własną tej żółtej drogi z Czarnoksiężnika z Krainy Oz, ale ponieważ ta nazwa nie funkcjonuje jako nazwa własna w języku polskim, to zdanie moim zdaniem, trochę nie ma sensu. Ale są to takie drobiazgi, które mam wrażenie, że mogły wynikać z tego, że ta książka dosyć szybko, mimo tej objętości, pojawiła się na polskim rynku, więc podejrzewam, że sam proces tłumaczenia i wydawania był mocno przyspieszony, bo wiadomo było, że polski czytelnik bardzo czeka na kolejną powieść Kinga. Nie jest to coś, co psuło mi jakoś szczególnie odbiór. Jeżeli jesteście zainteresowani taką głębszą analizą i chcielibyście posłuchać, no, co mam o tej książce do powiedzenia już tak bardziej spoilerowo, to zachęcam Was do śledzenia kanału Zuzy Książkowisko, dlatego że na tym kanale pojawi się live, podczas którego będziemy dyskutować właśnie o tej książce. Ja, Zuza i Tomek z Książkowego Bajdurzenia, więc na pewno tam będziemy wchodzić też w spoilery i będziemy o tej książce dłużej rozmawiać i pewnie wpadniemy na pewne rzeczy, które mnie by w trakcie recenzji nie przyszły do głowy. Dajcie koniecznie znać, czy czytaliście tę książkę. Może, jeżeli tak, to chcielibyście się wypowiedzieć na live i podsunąć nam jakieś swoje przemyślenia. Będzie to najprawdopodobniej 13 listopada, ale śledźcie profil Zuzy, gdyby się coś zmieniło, na pewno pojawi się taka informacja, ja też ją tutaj wrzucę w zakładkę społeczność. No i dajcie znać, co sądzicie. Za książkę serdecznie dziękuję wydawnictwu Albatros, które wysłało mi ją do recenzji i zachęcam Was jak zwykle do komentowania, subskrybowania tego kanału, obserwowania nas na Facebooku i na Instagramie i do zobaczenia w następnym filmiku.